jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Zespół Pablo Paweł i Ludziki rozpoczął nas dzisiejszy wieczór. Gratulacje przy okazji dla wokalisty Pawła Sołtysa, który nie tak dawno otrzymał nagrodę imienia Marka Nowakowskiego za tom opowiadań Mikrotyki. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, witamy na gali uroczystej. Wręczamy po raz 11 nagrodę literacką miasta stołecznego Warszawy. To teraz przedstawię Państwu te osoby, które są odpowiedzialne w tym roku za werdykty, czyli szanowne jury naszej nagrody. Przewodniczącym tego składu jest poeta i krytyk literacki pan Janusz Drzewucki. W naszym jury, co warto podkreślić, zasiada więcej kobiet niż mężczyzn. I oto członkinie jury. Profesorka w Instytucie Badań Literackich PAN, to jedna z wielu funkcji, pani Grażyna Borkowska. Znawczyni literatury, badaczka literatury dla niedorosłych i prezeska polskiej sekcji IBI, Anna Maria Czernow. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych głosów Radia Tok FM, autorka audycji popularno-naukowych i tych poświęconych literaturze, Karolina Głowacka. Historyczka i badaczka literatury, edytorka, krytyczka, Anna Romaniuk. I pozostali dwaj panowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, prezes Zarządu Spółki Targi Książki, Rafał Skąpski. Oraz dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, Krzysztof Masłoń. Zaczniemy, proszę Państwa, bardzo oficjalnie. Zapraszam na scenę przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, panią Ewę Malinowską-Grupińską. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich Państwa, czyli autorów i czytelników. Jeśli kogoś nie wymieniłam, to znaczy, że pomyliłam galę nagród, ale myślę, że jestem tutaj, gdzie moje miejsce. I jeśli się nie pomyliłam, to z pewnością większość z Państwa pamięta tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Pewnie gdyby kumpel Nobla spotkał panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, to mógłby jej pogratulować warszawskiej nagrody, której wiedzie się świetnie, gdyż nasze jury nie poszło pod żadnym względem za przykładem jurorów Nobla i przyznało w tym roku wyróżnienia, choć jak słyszałam, nie było łatwo. Nie ukrywam, że czasem małe skandale i skandaliki, z wyjątkiem takich jak te wysoce naganne ze Szwecji, ożywiają świat moli książkowych i zmuszają do dyskusji oraz wymiany zdań. Wychodzimy od skandalu, a kończymy na literaturze. Tak przynajmniej chciałabym to optymistycznie widzieć. W 11-letniej historii naszej nagrody przeżyliśmy już pewien skandal, skandalik, zamieszanie lub, jakby powiedział bohater Sienkiewicza, konfuzję. Proszę wybrać odpowiednie słowo. Z perspektywy czasu myślę jednak, że summa summarum owa konfuzja wyszła w sprawie czytelnictwa na dobre i dała asumpt do dyskusji o pewnych rudymentach, takich jak na przykład rola pisarza w kształtowaniu postaw społecznych. Mogliśmy przy tej okazji zadać sobie pytania, na ile i czy w ogóle pisarze i pisarki oraz poetki i poeci powinni angażować się w aktualne społeczne czy polityczne debaty, wygłaszać niepopularne sądy, rozdrapywać historyczne rany i zamiast swoją twórczością usypiać, kopać czytelników pod brzusze. Myślę, że większość z Państwa pamięta galę dziewiątą 2 lata temu. Mówiłam wtedy o nasłaniu kilku kontroli na Instytut Książki przez nową władzę w Ministerstwie Kultury. Przypomnę, że głównym zarzutem
było wydawanie zbyt dużych pieniędzy na promocję takich autorów jak Olga Tokarczuk, która zdaniem zleceniodawców kontroli jest jedynie polskojęzyczną, a nie narodową pisarką. Jakież było moje zdziwienie, proszę Państwa, kiedy niespełna 2 tygodnie temu, po otrzymaniu przez autorkę biegunów Międzynarodowej Nagrody Bookera, przeczytałam na stronie internetowej Instytutu Książki, że gdyby nie ten instytut, to zagraniczny sukces Tokarczuk byłby niemożliwy. To po części prawda, ale żeby nagle chwalić się działalnością, którą się wcześniej potępiało, myślałam nawet przez chwilę, że może ktoś zhakował stronę Instytutu Książki, ale jednak nie. Dla równowagi jednak dodam, że Ministerstwo Kultury o sukcesie naszej wspaniałej autorki nie zająknęło się przez długi czas, co przynajmniej było swego rodzaju uczciwym pozostawieniem się przy wcześniej obranym kursie. Teraz już poważniej. Dowiadujemy się, że urządzono nagonkę na inną autorkę, która w swoich książkach ma odwagę mówić o trudnych dla naszego narodu sprawach. Mam oczywiście na myśli panią profesor Barbarę Engelking, wyróżnioną w kwietniu tego roku przez naszą Radę Miejską Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy za jej wkład w badanie historii polsko-żydowskich stosunków. Za to, że profesor Engelking nie usypia Polaków, lecz boleśnie nami potrząsa, była pani burmistrz Brzeszcza domaga się pozbawienia pani profesor stanowiska przewodniczącej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, które to stanowisko piastuje pani Engelking, ciesząc się zasłużonym ogromnym autorytetem w całym świecie. Wracając do nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Książek, widzimy, że autorki i autorzy nie tylko mogą wziąć udział w ważnej społecznej dyskusji, ale że biorąc ich oddziaływanie, czasem chyba powinni stanąć po którejś stronie barykady. A skoro tak, to oczywiście od razu rodzą się liczne pytania. Czy warto się angażować i narażać? Czy na przykład Olga Tokarczuk, Anna Bikont czy Barbara Engelking, notabene same odważne kobiety, za swoje obrazoburcze i antypolskie książki powinny siedzieć teraz na przykład na widowni Teatru Studio? Czy może za to, że nie kierują się polską wrażliwością w jakimś literackim ośrodku resocjalizacyjnym finansowanym przez Ministerstwo Kultury? Na te pytania każdy artysta i artystka, ale także i my czytelnicy, którzy za wolnością słowa musimy stać murem, powinniśmy sobie odpowiedzieć sami. Młynarski w cytowanej przeze mnie na wstępie piosence sugerował: pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeśli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje. Kto wie, może coś to da. Tym chyba jednak optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć i życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Dziękuję. Pani Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ja teraz panią Ewę wykorzystam, jeżeli mogę prosić, by pokazać wszystkim osobom, które będą dziś wchodziły na tę scenę, którędy się wchodzi i wychodzi. To jest jak w samolocie. Tutaj pokazuje, zapala się światło i tam są stopnie z barierkami. Zapraszam, może pani przetestować, czy jest bezpiecznie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Proszę Państwa, jeszcze jeden gość. Nie ma go dziś z nami fizycznie tutaj w Teatrze Studio, ale jest obecny duchem, głosem i obrazem. Dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski. Nagrody literackie, dzięki temu, że są dobrze relacjonowane przez media, są czynnikiem, który poprawia czytelnictwo. Zależy nam na tym, żeby o książkach ważnych, mądrych, potrzebnych dyskutowano publicznie. Dzięki nagrodom to się udaje. Biblioteka Narodowa wspiera dobre inicjatywy, które poprawiają czytelnictwo, w tym dobre nagrody literackie. Będzie muzyka. To po muzyce go zaprosiłem. Jak po prostu poważnie, żeby się pokazał. Ja to zrobię.
wypalane trawy. Zimna wiosna kusi miasto, sto promieni na net drogi. W słońcu w mieście zawsze ciasno. Pojedźmy dziś do Skaryszaka, na widok wiewiórek i zimne piwo na dzieciaki grające na drukarzu. Tam jeszcze meczu nie drukują. Załóż sukienkę pod tle czerwoną. Niech będzie nabyta moich oczu faktą. Nie da się ukryć, zazdro cię chwycę. Gdy położymy się w trawie za łapką, albo pojedźmy na koniec okęcia, jak jakieś badyle i cichy szum. Tak sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak. Żeby zdroje po pół, wyłażą z piwni skoty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwni skoty, kopy, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Albo pojedźmy na koniec okręcia, jakieś badyle i cichy szum. Tak sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby projekt popłuł, będą se latać nad sukienką twoją. Różni faceci do szarpnia szej, a ja polecę dalej dziś z tobą, choć zwalili okręcia. Nie ruszymy się, ja będę pilotem i ty trochę też. No i będą trawiaste turbulencje, wiosną trzeba trochę pomagać, same nigdy nie będą gorętsze. Wyłażą z piwni skoty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwni skoty, kropy, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. W tym roku jest tam tego wiersza. Jedźmy do Pocina albo na Leszyku. Patrzeć jak ludzie chodzą, jak ludzie, bo im na chwilę Google obrzydło. By mnie chce wspominać albo posłodnie nic. Dookoła wszystko paskudnie celowe. Rowery, tramwaje, miasta ceglane, gminy. Najstarsze słowa, co smakują jak nowe. Mam 45 pomysłów. I jeśli chcesz, to łapkowe serce. Nabite wiosną jak lenistwem pers. Bo to ty zawsze wiedzą pierwsze. Wyłażą z piwni skoty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwni skoty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Paweł i Ludziki. Proszę Państwa, teraz mała zmiana w scenariuszu dzisiejszego spotkania. Chciałbym, byśmy powitali owacjami, ponieważ zmienił plany i udało się przybyć na nasze spotkanie. Doktor Tomasz Makowski, szef Biblioteki Narodowej. Dobry wieczór. O, jest Pan Tomasz. Witamy. Proszę Państwa, dzisiaj wręczymy nagrody w 5 kategoriach. I najpierw chciałem się pochwalić czymś, czym Warszawa powinna się chwalić. Otóż ta nagroda jest bodaj jedyną w Polsce, która postanowiła wyróżnić finansowo także wszystkich nominowanych, nie tylko tych, którzy zdobędą główne laury. Wszyscy nominowani otrzymają dziś 5000 zł. Myślę, że to miły gest.
I przechodzimy do kategorii pierwszej. Za chwilę Państwo zobaczą. Jest to kategoria poezja. Poznajmy nominowanych. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy, kategoria poezja. Trzy nominacje. Anna Augustyniak w wierszach składających się na tomik Dzięki Bogu mówi o tym, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być matką i córką, ale także jednocześnie i matką i córką. Wiersze Anny Augustyniak są porywające i brawurowe pod względem artystycznym, literackim, ale także przejmujące pod względem poznawczym. Maria Bigoszewska, Wołam Cię po imieniu. To liryczna opowieść o tym, jak szukamy swojego miejsca w świecie, w rzeczywistości. Jak szukamy tego drugiego człowieka. To także opowieść o tym, że tych poszukiwań nie ma końca. O tym wszystkim Maria Bigoszewska w swoich wierszach mówi w sposób oszczędny, spokojny, jasny i prosty. Ale także w sposób zagadkowy i tajemniczy. Piotr Mitzter, ulica Tablic. Piotr Mitzter jest takim poetą, który mówi w swoich wierszach mniej niż więcej, ale mówiąc mniej niż więcej, mówi tyle, ile trzeba. Jego zbiór wierszy to między innymi opowieść o Warszawie. O Warszawie, która jest i której już nie ma. Ale mimo tego, że jej już nie ma, ona dalej jest, bo jest w pamięci i w wyobraźni. To proszę Państwa, nominowanie w kategorii poezja w tym roku. Brawa dla wszystkich. A za chwilę dowiemy się, kto otrzyma nagrodę. Zapraszam na scenę członkinię jury, panią Grażynę Borkowską. Dobry wieczór Państwu. Przy tym oświetleniu zupełnie nic nie widzę, ale czuję Państwa życzliwą obecność. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością ogłaszam, iż nagrodę w kategorii poezja otrzymuje Maria Bigoszewska za tomik Wołam Cię po imieniu oraz wydawnictwo Forma. Maria Bigoszewska, proszę Państwa, jest pierwszą laureatką tegorocznej nagrody. Pani Marii z nami nie ma, ale zapraszamy na scenę, by odebrał męża, pan Eugeniusz Tkaczyszyndycki. Za chwilę pan Eugeniusz zabierze głos, ale wcześniej panią Grażynę poproszę o laudację. Proszę Państwa, wiem, że to nie jest najważniejszy element wieczoru, ale pozwolicie Państwo, że kilka słów powiem o poezji laureatki. Trzy najważniejsze pojęcia, nie słowa, w języku poetyckim Marii Bigoszewskiej to po pierwsze los, a także synonimy, przypadek, fatum, spotkanie, rozumiane jednak jako przypadkowy zbieg okoliczności. Poetka mówi, że jesteśmy rzuceni w świat, że nic od nas nie zależy, a wszystko co ważne, miłość, ból, choroba, śmierć, przytrafia się nam, wydarza bez naszego aktywnego udziału. Pisze też, że idziemy po drodze białej jak śnieg, że poruszamy się po omacku, nie mając pod ręką żadnych wskazówek, ani drogowskazów, ani żadnego oparcia. Drugie pojęcie ważne w jej poezji to zwierzę i zwierzęcość. Dlaczego właśnie te pojęcia i te słowa? Otóż dlatego, że nasza bezwolność, słabość, wystawienie, dezorientacja, zależność od tego, co jest poza nami, także instynktowne lgnięcie do innego ciała i nasze instynktowne odnajdywanie przyjemności w zaspokajaniu głodu, różnego typu głodu i oszukiwania strachu, to wszystko upodabnia nas do losu zwierząt. Bólu doznajemy w taki sam sposób jak one. Cierpienie nie wiąże się z żadnym sensem, spełnieniem ani celowością i śmierć przychodzi do nas tak jak do nich. Smutna historia, nie do końca prawdziwa, jak pisze poetka. I trzecie słowo, pojęcie zaczerpnięte z poezji Marii Bigoszewskiej, zmieszane, nierozpoznane.
mocne doznania w słabym podmiocie. Doświadczamy bólu, tęsknoty, także miłości, ale bezpośrednio nic z tego nie wynika. Nie jesteśmy sprawcami tego, co się dzieje, a jedynie obiektami doznań, które nas nie uszlachetniają, nie wznoszą, a właśnie się nam przytrafiają. I na koniec jeszcze jedno zdanie. W sposób nieoczekiwany, wspaniały, wielki i zaskakujący, okazuje się, że te słabe podmioty, silnie doznające uczuć i stanów, których źródła i celu nie znają, podlegają czemuś, co nazwałam tak sobie roboczo i co przekazuję Państwu, rytuałem przemienienia. Otóż okazuje się, że właśnie przez tę słabość, przez tę bezwolność jesteśmy włączani w porządek świata. Okrutny, ale stały, kosmiczny, powtarzalny, chciałoby się powiedzieć wagnerowski. Nasze cierpienie to uwertura do wielkiej opery świata. I wtedy, jak pisze poetka, śnieg staje się mleczną drogą, nasz ból drobiną istnienia, a śmierć kolejnym przemieszaniem kości z gwiazdami. Dziękuję bardzo i raz jeszcze gratuluję i Marii Bigoszewskiej, i jej mężowi, wspaniałemu poecie Eugeniuszowi Tkaczyszynowi Dyckiemu. Pani Grażyna Borkowska wygłosiła laudację. Proszę Państwa, teraz moment wręczenia nagrody. Wręczymy teraz nagrodę i dla nieobecnej pani Marii, i dla wydawców, ale ponieważ wydawcy nie ma, to właśnie się zorientowałem, że będziemy ją wysyłać pocztą, tę nagrodę. Także nie będziemy pana Eugeniusza obciążać kosztami przewozu tego pięknego medalu. A kwiaty mogłyby nie dojechać. Panie Eugeniuszu, zapraszam tutaj do mnie i poproszę o kilka słów. Bardzo przepraszam za nieobecność Marii Bigoszewskiej, Tkaczyszynowej Dyckiej, która nie mogła przybyć z powodu choroby, a jednocześnie w jej imieniu dziękuję powielekroć za Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i pani Grażyna Borkowska. Bardzo Państwu dziękuję. Jak w samolocie zapraszam w stronę światła do wyjścia. A przed nami, proszę Państwa, w tej chwili druga kategoria. To jest kategoria, która nosi nazwę Proza. Poznajmy nominowanych. Kategoria proza. Andrzej Mensfeld, Toast na progu. Literatura spotyka się z nauką, teoria z praktyką, pojedynczość ze zbiorowością, powaga z humorem, swój z obcym. Na pewno warto. Jakub Żulczyk, Wzgórze psów. To nie jest powieść dla miłośników pod słońcem Toskanii. Prowincja w tej powieści pokazana jest na wskroś polska, brutalna, przejmująca, trzyma i nie puszcza jak toksyczna rodzina. Mocno napisana. Adam Robiński, Hajstry. Flaner zbyt miejsko, wędrowiec zbyt poważnie. Włóczęga to jest słowo w sam raz, które pasuje do bocznych dróg, opuszczonych szlaków, niepewnych ścieżek. Egzotyka poprzestawania na małym. To tegoroczni nominowani w kategorii proza. Brawa oczywiście. A kto otrzyma nagrodę, o tym powie nam członek jury, Krzysztof Masłoń. Zapraszam na scenę. Dobry wieczór. W dziedzinie prozy nagrodę otrzymuje Jakub Żulczyk. Za powieść Wzgórze psów, wydane nakładem Świata Książki. Gratulacje. Jakub Żulczyk już wdał się na scenę. Gratulacje. Gratulacje. Jeżeli jest jeszcze z nami Joanna Laprus-Mikulska ze Świata Książki, to również zapraszamy. Wydawczyni, brawa.
Pani Joanna będzie wchodzić, a pana Krzysztofa poproszę w tym czasie o laudację. Po przeczytaniu nagrodzonej książki ciśnie się na usta pytanie, cośmy uczynili z naszą wolnością. Można też je postawić wobec generacji sportretowanej przez Jakuba Żulczyka, coście uczynili z wolnością wam daną. Otóż czytamy, ludzie, którzy byli młodzi w latach 70. mówią do ludzi, którzy byli młodzi w latach 90. już was mają. Chodzicie na ich pasku. Jesteście niewolnikami. Potraficie się jedynie gapić w telefony i telewizory i się bać o jutro. Bać się, że zabiorą wam pensję i nie będzie was stać na kredyty. Ale zazdroszczą tym młodszym tego, że przed nimi wciąż jest jakieś jutro. A już się rodzi kombatanstwo, my musieliśmy przebijać się przez beton, rozwijać o niego pięści, kolana i stopy i palce codziennie. Jutro nigdy go nie mieliśmy. W pewnym momencie przyszło samo, a my oddaliśmy wam je w prezencie. A wy co z nim teraz robicie? Jest w tym pretensja, nieco fałszywa, ale jest też jakaś prawda. Świat przedstawiony przez Jakuba Żulczyka, polska prowincja, miasteczko jak ze złego snu, nie jest wyłącznie wytworem pisarskiej imaginacji. O takim świecie nie mówi się w gładkich, okrągłych słowach. Brutalność sformułowań jest tu jak najbardziej na miejscu. Zresztą w jednym z wywiadów nagrodzony pisarz na zarzut zbytniej brutalizacji języka, którego używa w opisie swego wymyślonego, a przecież dobrze znanego z autopsji Zyberka, tak się nazywa powieściowe miasteczko, odpowiedział, nie miejcie pretensji do kota, że miauczy. W stwierdzeniu, że Wzgórze Psów jest głosem pokolenia, jest pewnie nieco przesady, ale to fakt, że doszło ono do punktu, w którym musi zrobić coś wyrazistego, coś niezwykłego, bo to jest dla niego ostatni moment, a tak jak jest, dalej być nie może. Przez gęstą czarną zawiesinę, w której tkwi powieściowy Zyberk, może coś się jednak przebije. Ale trzeba, cytuję, być obecnym i bić pięściami w rzeczywistość, a nie poddawać się systemowi, prawem kadłuka uznawanemu za najlepszy i jedyny. Ojciec głównego bohatera powieści, postać wbrew pozorom nie tak pozytywna, jak w trakcie lektury początkowo skłonni jesteśmy sądzić, trafia jednak w sedno, diagnozując sytuację i wyznaczając zadania dla siebie, dla bliskich, dla mieszkańców Zyberka, a pamiętajmy, to jest powiedziane w pewnym miejscu książki, że ten prowincjonalny Zyberek to w istocie może być i Warszawa, i Trójmiasto, i Wyspy Brytyjskie, bo i tam, i jeszcze gdzie indziej czai się zło. A jest to ono, czytamy, po to, aby je pokonać. Taka jest funkcja zła. Bycie pokonanym. To jest jego rola do spełnienia. Rolą dobra jest zwycięstwo, a rolą zła jest przegrana. Pewne rzeczy po prostu muszą się dziać. Zło myśli, że to jest jego dom. To nieprawda, kochani. To nasz dom. Krytyka nie bardzo potrafiąca poradzić sobie ze Wzgórzem Psów, doszukuje się w nim thrillera, kryminału, obyczajowego fresku, nie wiem, próbuje zaszufladkować tę książkę. Ja wiem jedno, że te 860 stron czyta się jednym tchem, a po przeczytaniu nie zapomina o tym, co zostało tam powiedziane. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tę powieść. Krzysztof Pasłoń, bardzo proszę o wręczenie nagród. I jeszcze dyplom i kwiaty i medal dla wydawczyni książki Jakuba Żulczyka, którego zapraszam, by powiedział kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Jestem wzruszony i zdenerwowany, bo jechałem tutaj taki zestresowany, ponieważ też nagrody są bardzo miłe, ale też są takim narzędziem stresowania twórców. I wciąż ten stres ze mnie nie szedł, też się cieszę, że bardzo się cieszę, że nagrody dostałem i bardzo mi miło i dziękuję za nagrodę i za wyróżnienie i za piękną laudację. Nie powiem zbyt wiele mądrego, chciałem podziękować mojej pięknej dziewczynie, która jest tu ze mną na widowni, że wytrzymała ze mną podczas pisania tej książki, bo było momentami trudno. Chciałem podziękować mojej wydawczyni Joasi i całemu wydawnictwu, podziękować Kapitule
nagrody, podziękować jury. Co mogę dodać od siebie, parę dni temu umarł w tragicznych okolicznościach wielki warszawiak, człowiek, którego nie waham się nazwać wielkim warszawiakiem, Robert Brylewski, który był prawdziwym wojownikiem, a prawdziwy artysta jest prawdziwym wojownikiem. Także pamiętajmy o nim, pamiętajmy o Robercie Brylewskim, pamiętajmy o jego dziele i pamiętajmy o tym, że prawdziwy punk rock to mądre i uśmiechnięte kwestionowanie każdego możliwego autorytetu. I tyle dziś Państwu mogę mądrego powiedzieć. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Jakub Żulczyk, Joanna Laplus-Mikulska i Krzysztof Masłoń. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia przy następnej okazji. Tyle zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór pomijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie padnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La 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 la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były jeansy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie pobożności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, lala. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie padnie mokrym psem. La 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 la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Czy się byli ze 3 lata później?
tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma hałda dłonie, maski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu. Klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawił się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La 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 la. Dziki tym razem o ostatnim dniu sierpnia, a przed nami, proszę Państwa, trzecia kategoria, bardzo ważna, i to jest kategoria, w której zostaną wręczone dwie nagrody dla autora lub autorki tekstu i autora lub autorki ilustracji. Trzeba też Państwu wiedzieć, że ci, którzy zdobywają nagrody, zwycięzcy, otrzymują w sumie 30 tysięcy złotych. Nazwa tej kategorii już widnieje na ekranach. Zobaczmy, kto jest w niej nominowany. Literatura dla dzieci i młodzieży. Trzy nominowane książki to są jak najbardziej poważne i odważne książki. To są książki, które nie tylko dają nam konkretne odpowiedzi, ale przede wszystkim zadają pytania. Pierwsza z tych książek to Do mnie z tej ziemi. Autorką tekstu jest Małgorzata Strękowska-Zaręba, autorem ilustracji Daniel de la Tour. To jest książka, która prowokuje nas do tego, nakłania do tego, żebyśmy spojrzeli czasem w okna domów naszych sąsiadów i sprawdzili, czy te piękne firany nie są namalowane sztucznie i czy w środku nie ma kogoś, kto potrzebuje pomocy. Bardzo ważna, trudna i doskonała książka. Ten i tamten las. Tekst Magdalena Tulli, ilustracje Alicja Rose. To jest opowieść o tym, że nawet w pięknym lesie trzeba negocjować sprawy czasem życia i śmierci, a złośliwa łasica potrafi się zmienić i chcieć zdobyć imię i kogoś kochać. Lolek. Tekst Adam Wajrak, ilustracje Mariusz Andryszczyk. To jest książka, która pozwoli Wam dowyobrazić sobie historię psów, których czasem może się boimy, których reakcji nie rozumiemy i przypomni nam wszystkim, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za naszych małych przyjaciół. I jeszcze jedna ważna sprawa. W żadnej z tych książek nie znajdą Państwo dobrotliwego zerkania z góry na młodego czytelnika. Co to, to nie. Trzy znakomite książki. Bardzo proszę, tak jest. Obrawa dla całego grona nominowanych w tej kategorii. Proszę Państwa, i teraz czas poznać zwycięzców. Zapraszam na scenę członkini jury, pani Anna Czernow. Dobry wieczór Państwu. Z przyjemnością ogłaszam, że w kategorii literatura dziecięca nagrodę otrzymują Magdalena Tulli oraz ilustratorka Alicja Rose za książkę Ten i tamten las, wydawnictwo Wilk and Król, oficyna wydawnicza. Zapraszamy na scenę Alicja Rose, już jest.
przyleciała z Oslo, i Magdalena Tuli, która przyjechała z Mokotowa. Dzień dobry, gratulacje. I zapraszamy też na scenę Annę Król, jeżeli jest z nami. Z Mokotowa. A co ja powiedziałem? Z Mokotowa. Dzień dobry, pani Magdo. A, będą. Czy jest z nami jeszcze na sali Anna Król z wydawnictwa Wilki Król Oficyna? Nie. Zatem witam obie panie bardzo serdecznie, a panią Annę proszę o laudację. Ten i tamten las to opowieść szczególna, znakomita literacko, przepiękna wizualnie, idealna dla dzieci i dla dorosłych, stworzona do wspólnego czytania i kontemplowania. Narracyjnie prosta, wręcz oszczędna, napisana czystą, zdyscyplinowaną frazą, a zarazem złożona i wielowarstwowa, pełna najróżniejszych skojarzeń, odniesień i kontekstów. Fabularnie kameralna, ograniczona do kilku zaledwie postaci krążących po niewielkiej przestrzeni, jednocześnie zaś uniwersalna, odnosząca się do zagadnień życia jako takiego. Zakorzeniona w klasyce literatury dziecięcej z jej toposami, motywami i szczególną emocjonalnością, ale też bardzo współczesna, dotykająca tematów, które są dla nas aktualne tu i teraz. Jest to opowieść o zwierzętach. Łasica, dwa zające, dzik i puchacz mogliby mieszkać w stumilowym lesie, ale mieszkają w tym lesie, w swoim lesie, w którym tworzą mini społeczność zorganizowaną wokół jasno określonych zasad. W ramach współistnienia pomagają sobie i przeszkadzają, wspierają się i kopią pod sobą dołki, są różni, ale w miarę równi. Decyzje podejmują drogą głosowania lub zawiłych transakcji wiązanych. Są to decyzje poważne, niekiedy kwestie życia i śmierci, co zrobić z przybyszem, który przypadkowo trafił do tego lasu, zjeść czy przyjąć do społeczności. Opowieść też jest o rzeczach. Ten las, podobnie jak wiele lasów obecnie, pełen jest przedmiotów. Nie są to przedmioty do lasu przynależne. Lakiery do paznokci, puszki, denka butelek, kolorowe tygodniki, europalety, garnki, noże, stolik turystyczny i wiele innych to rzeczy zgubione, porzucone, wyrzucone. Z tych przedmiotów społeczność zwierząt robi użytek, czasem neutralny, w garnku przygotowują jedzenie, przy stoliku grają w karty, ale czasem złowrogi, jak w przypadku wnyk na drobne gryzonie, które wykorzystane zostają przez zające, żeby zastawić pułapkę na królika. Tak potraktowany motyw śmieci w lesie przypominać może piknik na skraju drogi Strugackich. I tam i tu przedmioty bezmyślnie porzucone przez obcą cywilizację mają daleko idący wpływ na prawowitych mieszkańców zaśmieconego terytorium. Jest to też opowieść o ludziach. Ta obca cywilizacja to właśnie my, czyli ludzie. Występujemy w postaci wycieczkowiczów porzucających swoje mienie na łonie natury, w postaci sklepowej, która podkradającą kawę łasicę traktuje kijem od szczotki, w postaci dyrektora cyrku zdumionego ucieczką ulubieńca publiczności szympansa, ponieważ mniema, że ten ma wszystko, czego potrzebuje, wikt i oklaski. Jednocześnie my, ludzcy czytelnicy książki Tulli, doskonale odnajdujemy się w zwierzęcych bohaterach, w ich lęku i tęsknocie, w ich dążeniach i zachwytach, w ich zabawach i drobnej polityce. Wraz z łasicą, zającami, dzikiem i puchaczem odkrywamy, że innego, który przybywa do naszego lasu, nie należy pożerać, tylko przyjaźnie przygarnąć i pomóc. Że bez innych, tych bliższych i tych dalszych, nie poradzilibyśmy sobie. Że zmieniamy się i dojrzewamy tylko dzięki przyjaźni i miłości do innych. Że być może kiedyś i nas czeka trudna wyprawa do innego, tamtego lasu. Narrację znakomicie współtworzą ilustracje Alicji Rose, sylwetki zwierzęcych bohaterów stanowiące nieledwie portrety psychologiczne, zbiory najróżniejszych przedmiotów, zestaw leśnych kart Dobrydża zdobnych w owadzie figury, leśne pejzaże, ludzkie wnętrza i bohaterowie wciąż przekraczający granice między zwierzęcym i ludzkim, tym i tamtym lasem. Bardzo dziękuję za tę laudację, a teraz bardzo proszę o wręczenie nagród. Magdalena Tuli, Alicja Rose. Pani Magdaleno, zapraszam do odbioru medalu. Brawa. Trzeci medal i kwiaty wyślemy wydawnictwu Wilki Król z podziękowaniem za książkę. Zapraszam obie panie do siebie i poproszę o kilka słów. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jest fajnie dostać nagrody. To się czasem zdarza.
Bardzo jestem szczęśliwa i dziękuję Kapitule i fundatorom. I przy okazji tak sobie myślę, że jednak cieszę się, że nie jestem w Kapitule żadnej nagrody, bo to jest chyba strasznie ciężka rzecz. Dziękuję. Magdalena Tuli. I jeszcze Alicja Ros. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że ja z wrażenia straciłam głos. Straciła głos. Bardzo dziękuję. Alicja Ros, bardzo dziękuję. Chyba jest zimno w Norwegii, prawda? Gratulacje za gorąco. Anna Czernow, Alicja Rozem, Magdalena Tuli, gratulujemy nagrody w kategorii literatura dziecięca. Przez szliny widzę tańczy znów, gada strach.
dziki jeszcze, proszę Państwa, powrócą dzisiaj do nas, pojawią się na scenie, a przed nami przedostatnia kategoria, bardzo ważna, lokalna. To edycja warszawska. Oto tegoroczni nominowani. Książki warszawskie, wybrane spośród wielu bardzo interesujących. Kryptonim dziady Tomasza Mościckiego i Janusza Majcherka. Jest to dokument historyczny o wydarzeniach sprzed 50 lat, ale czyta się jak książkę sensacyjną, ukazującą kulisy władzy, jej sprawowania, jej zdobywania, intrygi. I w tym sensie jest to książka uniwersalna, choć mówi o bardzo konkretnym wydarzeniu związanym z inscenizacją Dziadów Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Deimka. Czy jest jakieś przesłanie tej książki na dziś? Wydaje mi się, że tak. To przesłanie, by kultura była możliwie daleko od polityki i odwrotnie. Następna książka to książka Grzegorza Miki, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Książka opisująca rozwój urbanistyki Warszawy od roku 1875 poprzez II Rzeczpospolitą, gdzie najważniejszą osobą jest Stefan Starzyński. Następnie okres odbudowy po zniszczeniach II wojny i okres rozbudowy miasta w czasie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To niezwykła historia budynków, kamienic, miejsc, obok których często przechodzimy, zupełnie nie znając ich historii. Anna Bigot, Sendlerowa w ukryciu. To książka o nas, o ludziach, o naszych cechach, tych dobrych i tych złych. Książka, która pokazuje, jak cienka jest granica pomiędzy czynieniem dobra i czynieniem zła. O tym, jak łatwo jest w nas to zło wyzwolić, spowodować, że stajemy się pozbawieni empatii, pozbawieni skrupułów. Ta książka ma przypominać o przeszłości, ale równocześnie jest apelem do nas, byśmy byli porządnymi ludźmi, byśmy czynili dobro teraz i w przyszłości. To nominowani w kategorii edycja warszawska. Bardzo proszę o brawa dla wszystkich. I zapraszam na scenę członkini jury. Poznamy werdykt. Pani Anna Romaniuk. Dobry wieczór. Anna Bigot, Sendlerowa w ukryciu, wydawnictwo Czarne. W kategorii edycja warszawska wygrywa Anna Bigot. Zapraszamy serdecznie na scenę laureatkę, a także jeżeli, jak obiecały, są... Zapraszamy też na scenę, jeżeli są, przedstawicielki wydawnictwa Czarny. Widzę, zmierza ku nas Agnieszka Łasek. Brawa i gratulacje również dla wydawców. A panią Annę poproszę o laudację. To książka o prawdzie, chociaż jej wielkim tematem jest kłamstwo. Kłamstwo stanowiło rację bytu tych, którzy byli ratowani oraz tych, których wydawano na śmierć, ratujących i skazujących na zagładę. Kłamstwo zamiast prawdy, kłamstwo, które stawało się prawdą, kłamstwo jako doświadczenie formujące, strategia przetrwania, ciężar ponad siły, kłamstwo jak pacierz, modlitwy, które były kłamstwem, kłamstwo, które nie kończy się, które trwa, utrwala się, powiela. Kłamstwo jak choroba. Zarażenie kłamstwem. Skaza na całe życie. Uwierzenie w kłamstwo. Cudze, własne. Dla dobra własnego i dobra innych. Stopniowalność kłamstwa. Jakby prawda to było za mało. Jakby prawda wymagała zasłony z kłamstwa, by przetrwać. Jakby prawda potrzebowała wzmocnienia przez kłamstwo, by można było w nią uwierzyć. Prawda nie musi się bronić. Prawdy nie trzeba udowadniać. Prawda jest.
W tej książce prawda jest najważniejsza. To książka o odwadze, bezdyskusyjnej, oczywistej, niewyobrażalnej. Odwadze spontanicznych działań i refleksu, ale i chłodno kalkulowanych akcji. Odwadze podjęcia osobistego ryzyka i odwadze podjęcia odpowiedzialności za innych. Przekraczania granic, ale i umiejętności działania w ich obrębie. Odwadze wejścia do getta i odwadze zdobywania pieniędzy, by inni z niego wychodzili. Odwaga była też na pewno potrzebna autorce książki, by zmierzyć się z mitem, ze społeczną potrzebą posiadania bohaterów świętych, zwłaszcza polskich bohaterów i polskich świętych, jakby ich czyny i cuda uwznioślały i uświęcały czyny pozostałych, minionych, obecnych i przyszłych, jakby przeważały, a nawet znosiły bezczynność i grzechy minione, obecne i przyszłe. Potrzeba posiadania dowodów na istnienie prawdy i dobra, licytacja na liczby, ofiar uratowanych, mierzenie i ważenie. 2000 to więcej niż 500, 500 więcej niż 1, 1 więcej niż nic. Choć wtedy nawet nie zrobić nic znaczyło więcej niż czynić zło. Najwięcej było tych, którzy nie robili nic, najmniej tych, którzy czynili dobro. Odwagi potrzeba, by wykazać, jak absurdalna jest próba policzenia dobra i zła. Odwagi potrzeba, by sprzeciwić się infantylizacji postaci bohatera, jego przemianie z człowieka w twór zbiorowej wyobraźni. Odwagi potrzeba, by powiedzieć, że bohater nie był sam. To książka o Warszawie. Mapa miasta utworzona na jej podstawie byłaby odmienna od innych map. Szlaki, którymi podążali jej bohaterowie, to skomplikowany, podlegający ciągłej zmianie, ciągłej weryfikacji system. Wyjść i wejść, muru i tego, co za murem, ulic i kanałów, adresów pewnych i niepewnych, znanych i obcych, tras tramwajów i postojów dorożek, bram i schodów, drzwi zamkniętych i otwartych, wizjerów i okien z gęstymi firanami, sufitów i podłóg, skrytek i szaf, strychów i piwnic, świata widzialnego i niewidzialnego, jawnego i ukrytego, w centrum mapy getto. Szlaki prowadziły nieraz poza Warszawę, bo bezpieczniej, albo prowadziły do Warszawy, bo bezpieczniej. Równie bezpiecznie było wszędzie, czyli nigdzie. Dla ratowanych, dla ratujących. To książka o sprawiedliwości, chociaż opowiada o niesprawiedliwych czasach. O tym, że sprawiedliwi nie zawsze zostają nagrodzeni, a występni ukarani. Oddaje sprawiedliwość, ale i sprawiedliwie oskarża. Niepochopnie, niegwałtownie, wręcz przeciwnie, spokojnie, z namysłem. Książka pisana w oparciu o, w zestawieniu, w porównaniu, wobec. Uczciwa, rzetelna, godna zaufania. Bardzo dziękujemy. Tak brzmi laudacja jury. A ja teraz proszę o wręczenie nagród. Panią zapraszam tutaj i poproszę o kilka słów. Dobry wieczór Państwu, których zupełnie nie widzę przez te światła. Jak zostałam nominowana do tej nagrody, to sobie uprzytomniłam, jak bardzo ta moja książka jest warszawska i ile opowiadam o Warszawie i że Warszawa to jest ulica Ogrodowa, brama getta, znaczy w Warszawie czasu wojny, brama getta, gdzie mali szmalcownicy czyhali na wychodzących Żydów, też na dzieci, ale też to jest Warszawa ulicy Lekarskiej, o której wcześniej nie słyszałam, ulicy tak zwanej masońskiej, przed wojną tak nazywanej, bo mieszkali tam profesorowie masoni, gdzie w każdym domu ukrywali się Żydzi, a w domu Jadwigi Piotrowskiej, bliskiej współpracowniczki Ireny Sedlerowej, przewinęło się razem 50 dzieci. I to wszystko było możliwe dzięki temu, że sąsiedzi na siebie nie donosili. Takie ulice były możliwe. Szkoda, że było ich tak mało. Jak mówiła Irena Sendlerowa prywatnie, to łatwiej było w Warszawie poprosić kogoś, żeby przechował czołg pod dywanem w salonie, niż przechował na jedną noc jedno małe żydowskie dziecko. Moja książka opada takie rzeczy właśnie niezbyt przyjemne do słuchania.
do czytania i tym bardziej jest mi przyjemnie, że zostałam za to nagrodzona i ogromnie dziękuję jury, fundatorom nagrody i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo. Anna Bigont, zwyciężczyni w kategorii edycja warszawska, Agnieszka Łasek, wydawczyni i Anna Romaniuk. Bardzo paniom dziękujemy. Przed nami, proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka w wykonaniu zespołu Pablo, Paweł i Ludziki. Autorem tekstu jest Czesław Miłosz. Przepraszam, to kabel, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest jakiś problem. Mam nadzieję, że słyszymy się? Wspaniale. Pablo, Paweł i Ludziki jeszcze powrócą w wersji już instrumentalnej na zakończenie naszej gali, a przed nami, proszę Państwa, ostatnia kategoria. Do tej pory było tak, że w filmach przedstawialiśmy Państwu nominowanych, a tymczasem w kategorii warszawski twórca. Laureat przedstawi się sam. Gratuluję. Kiedyś poeta chodził po gród ziemi. Dawniej, kiedy poeta wchodził w ogród ziemi, działy się ponad cuda. Coś w rodzaju w niebo wstąpienia rzek,
i skał śpiewania, najmniejszy ssaczek, płazik, a nawet pierwotniak wiedział, że teraz wybiła godzina, że ktoś tam w małym mieście przy sosnowym stole wpisuje jego imię w symfonię stworzenia. Jakie to było piękne i logiczne. Poeta wstaje, padają tyrani, poeta mówi rymem i nawet wrogowie są tu na swoim miejscu, jak cień przy jasności. Jakie to wszystko głupie dzisiaj, jakie ciemne. Poeta rodzi się, a rzeki płyną, śmierdzą fenolem. Ludzie się pukają znacząco, aż łeb dudni. Matka płacze syna. Przyjaciel mówi, jeżeli już musisz, napisz piosenkę. Władcy śpią spokojnie, a rano dają coś z łaski. Poeta było nie było, straszył wedle reguł sztuki. Szczęśliwy naród, który ma poety. Nie widać tego po naszym, zapewne nie ma się z czego cieszyć. A w ogóle jak tu wchodzić w ogród ziemi, kiedy ogrodów nie ma? Jest śmietnik podmiejski, piasek, wiatr, papiery, gorzkie zielsko ironii, co wiele wytrzyma. Zapraszam na scenę wybitnego warszawskiego twórcę, pana Ernesta Bryla. Zapraszam też na scenę wiceprezydenta miasta, pana Włodzimierza Paszyńskiego i przewodniczącego jury, pana Janusza Drzewuskiego. Gratulacje, dobry wieczór. I bardzo proszę po pierwszych gratulacjach o zabranie głosu i wygłoszenie laudacji przewodniczącego jury. Dobry wieczór Państwu, panie i panowie. Co prawda wszystko już wiadomo, ale jestem zdenerwowany. Wygłaszam laudację po raz trzeci. Nagroda przyznawana jest po raz jedenasty. Wcześniej laudację wygłaszał profesor Andrzej Makowiecki, którego z tego miejsca serdecznie w imieniu swoim własnym i całego naszego jury serdecznie pozdrawiam. Jest poetą, ale nie tylko poetą, bo przecież także prozaikiem, dramaturgiem, autorem muzykali, oratoriów, telewizyjnych widowisk i filmowych scenariuszy. Współtwórcą gatunku estradowego określanego mianem śpiewogra. A na dodatek jeszcze jest autorem piosenek, które wykonywali Marla Rodowicz i Daniel Olbrychski, Łucja Prus, Halina Frąckowiak i Krystyna Proniko. Mało tego, Jerzy Połomski, Czesław Niemen i Marek Grechuta, a także zespoły Skaldowie 2+1 oraz Myslowic. A przecież to także jemu zawdzięczamy przykłady utworów Joselianiego, Aszkenazego, Nezwala, Anskiego, Kronina. Wreszcie kilka zbiorów poezji irlandzkiej, z których najgłośniejsze to przygotowane Gwoli ścisłości wraz z panią Małgorzatą Goraj, antologię Miodopój oraz Irlandzki tancerz. Ale nade wszystko jest poetą. Warszawo, jesteś wielka wielkością swoich poetów. I to nie byle jakim poetą w kraju, który się wydaje być ojczyzną poetów. I jako taki przemawia zarówno w swoim imieniu, a tym samym w imieniu pojedynczego człowieka i obywatela, jak i w imieniu społeczeństwa, a bywa, że w imieniu narodu. Tak, Ernest Bryl nigdy nie bał się i nie boi się do dzisiaj akcentować tego, zdawałoby się oczywistego faktu, że mówi do nas z polskiej perspektywy, z perspektywy Polaka przełomu XX i XXI wieku. Jako pisarz towarzyszył swojemu narodowi, swojemu krajowi, ja wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale jednak muszę to powiedzieć,
Zarówno w utworach scenicznych, takich jak Na szkle malowane, Wołaniem wołam cię, Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony, Kolęda nocka, ale także w dramatach, takich jak Rzecz listopadowa, w opowiadaniach i powieściach ogłoszonych w książkach Ojciec, Gorzko, Gorzko, Drugi niedzielny autobus, wreszcie w poezji, poczynając od debiutanckiego zbioru Wigilie Wariata z roku 1958 roku, ze strachem muszę się przyznać, że to jest rok, w którym się urodziłem. Przez sztukę stosowaną i Mazowsze, przez rok Polski i Pustą noc, po Golgotę Jasnogórską i Pod wieżą zakochanych. Wymieniając te tytuły, proszę Państwa, a wymieniam przecież tylko niektóre jego tytuły, myślę sobie, że najlepszą laudacją poświęconą temu pisarzowi mogłaby być po prostu odczytana głośno bibliografia jego utworów. Zastanawiając się nad miejscem Ernesta Bryla w panoramie polskiej literatury, trzeba pamiętać, że jest on przedstawicielem tak zwanego pokolenia współczesności, które zadebiutowało na fali przemian, jakie dokonały się po październiku 1956 roku, a do którego to pokolenia zalicza się Stanisława Grochowiaka, Jerzego Harasymowicza i Andrzeja Bursę, Marka Chłaskę, Marka Nowakowskiego i Mirona Białoszewskiego. Jego miejsce w hierarchii literatury Polski jest właśnie między nimi. Przyznając Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Warszawski Twórca, mamy świadomość, że nagradzamy oto pisarza, który ma swoje niezaprzeczalne miejsce w historii naszego piśmiennictwa artystycznego, a jednocześnie cieszymy się, że żyje między nami, a my obok niego, że ciągle pisze, że możemy go czytać, co tu wiele gadać, zachwycać się jego wierszami, wersami, obrazami, metaforami. Będąc poetą polskim, Ernest Bryl nie pisze wcale tego, co chcielibyśmy usłyszeć. Tego mianowicie, że jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy niezłomni, niezwyciężeni, krótko mówiąc najlepsi. Mówi nie tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć, ale także to, co jako Polacy nie chcemy słyszeć. Mówi nam prosto w oczy, że nie jesteśmy najlepsi, a jeśli nawet, to tylko niekiedy, to czasami, przez chwilę. Ten poeta ma odwagę mówić nam prawdę nieprzyjemną, prawdę niewygodną, prawdę wstydliwą, zawstydzającą, ale jednak prawdę. To od nas samych zależy, czy zechcemy tę prawdę usłyszeć, zrozumieć, zaakceptować. Inaczej mówiąc, zastanawiając się i definiując w swojej twórczości, co to znaczy być Polakiem, Ernest Bryl zastanawia się jednocześnie, ile jest w Polaku człowieka. Oto on, poeta z powołania, poeta z krwi i kości, poeta z Bożej łaski, pan Ernest Bryl. Panie prezydencie, teraz pana poproszę o kilka słów, zanim wręczymy nagrodę. Dobry wieczór państwu. Warszawskiego twórcę pozwolę sobie scharakteryzować jego słowami z wiersza Ja. A jestem przecie z tych poetów rodu, których się prosi lękliwie do stoła, że chmura zwisa u mojego czoła, że piołun w sercu, a w słowach brak miodu. Bo jestem cały nie z wagi, nie z miary, ale z kamienia na swój nagrób własny. Ten świat dokoła dla mnie jest za ciasny. Za wolno biją te wasze zegary. Mój ulubiony wiersz Bryla to opublikowana w tomiku Piołunie Piołunowy Astronomia. Pochodzi z przełomu lat 60. 70. Czytaliśmy go przy ognisku, towarzyszył rozmowom o rzeczywistości, która nie wydawała nam się już wtedy taką, jaką wyśpiewywał chyba Edward Hulewicz o rodzince, której strzeliło 25 lat. Przypomnę, bo dziś brzmi to równie boleśnie. Długie nocne jałowe rodaków rozmowy, niby kometa wielkim ogonem miecąca, ogłuszająca jasność nad światem surowym, w której wszystko dokładnie tak, bez światłocienia. Widzimy i ślepniemy z tego zapatrzenia. Smutna, niepewna chwila, kiedy się żegnamy bełkocąc, tośmy sobie, bracia, pogadali. Jakoś tam będzie, zbędzie, aby było dalej.
Ta niemoc i niedoświt, kiedy się rozciera warkocz komety na gasnące iskry, przystają wtedy i godzą się wszyscy. O, gwiazda z nieba leci. Znowu coś umiera. Przeczytanemu wierszowi powinien towarzyszyć nieco wcześniejszy, z tomiku Zapiski, równie bolesny i aktualny, bez tytułu. O czymże myśli Polska i we dnie, i w nocy? O ziarenku spokoju. Domowi prorocy jak żaby chórem trąbią, czekając, czy rychło gorączka ich oddechu obali Jerycho. Żądają spustoszenia. Przenosząc się w krzykach, nie słyszą, że się ziemia nad nami umyka. Że wszystko jak dmuchawiec. Niby deszcz piaskowy spada na nas zmęczenie, ledwie gdzie się dźwiga z skorupy jałowizny zielona łodyga, a i tę zatratują. Bo kogo obejdzie, czy po tych bojach, co na ziemi wzejdzie? Imponujący dorobek wytłumaczyć można oczywistym talentem, którego fundamentem jest mądra, podszyta nutką ironii, refleksja. Ale nie tylko. O czym dobitnie zaświadczyć może ten oto fragmencik ze śpiewogry na szkle malowany. Lepiej pewnie byłoby go odśpiewać, ale tego państwu oszczędzę. Na koniec więc, zamiast życzeń nudnie sztampowych, acz dostojnie brzmiących, z całego serca takie oto. Nie zmogła go kula, nie zmogła go siła, tylko ta jedyna, co przy sianie była. I niech tak będzie zawsze. Panie prezydencie, panie przewodniczący jury, bardzo proszę o wręczenie nagrody wybitnemu warszawskiemu twórcy, panu Ernestowi Brylowi. Ja w tym czasie się państwu zwierzę, że mam tutaj wszystkie laudacje. Gdyby ktoś chciał, to członkowie jury zostawili, to chętnie się podzielę. Panie Erneście, zapraszam i poproszę o kilka słów. Kochani, po tych laudacjach to nie ma co mówić. Ja sam zaczynam wierzyć, że jestem poetą. A ja powiem wam szczerze, ja w to nie mogę uwierzyć. Zawsze traktowałem poezję jako przypadłość, którą muszę z siebie wyrzucić i nagle widziałem, że gdzieś ludzie to biorą, że mówię ich słowami, dla nich to jest ważne. I dlatego teraz bardzo wam dziękując i bardzo wam się kłaniając, w najbliższych dniach wyruszę biegiem tam, gdzie jeszcze mogę, bo już mnie nie wolno jeździć po Polsce, sercowy jestem, ale tam, gdzie jeszcze mogę, a teraz to chyba będzie na Grochowie, gdzie spotkam się, wy wiecie co, jak dużo ludzi pisze wiersze, jak dużo ludzi czyta wiersze. No, w Siedlcach to już jest pełno ich, ale i tak tu jest Marcin Styczeń, z którym niedawno mieliśmy taki wieczór, że po prostu bibliotekę rozniosło cię dużą, dużą salą, także musieli donosić krzesła i nie mogliśmy się dopchać na scenę. Nie to, że jestem dobry. Ja wam dziękuję bardzo za to wszystko i pójdę sprawdzić, czy jeszcze jestem tam, między ludźmi, bo właściwie jaka to jest poezja, dobra, zła, co tego nie wiedzą. Nawet tacy moi przyjaciele jak Piotr Kuncewicz, teraz zmurowywali tablicę ku jego czci. Teraz to on wie, ale ja jeszcze nie wiem. Ale wiem, kto mnie lubi, ilu mnie lubią, ilu mnie lubi i dziękuję wam. Pan Ernest Bryl, bardzo panów proszę o pozostanie na scenie. Panie Erneście, jeżeli... Panie Januszu, proszę o pomoc. Panie prezydencie, zapraszam na środek sceny, bo teraz będzie zdjęcie. To była ostatnia kategoria. Niniejszym do historii przechodzi 11. gala. Gala 11. edycji Warszawskiej Nagrody Literackiej. Literackiej Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszam na scenę wszystkich laureatów, nominowanych, organizatorów.
i przyjaciół, jeżeli chcą. Zapraszamy serdecznie do wspólnego zdjęcia. Proszę Państwa, członków jury oczywiście także zapraszam. Państwa nie może zabraknąć. A teraz, korzystając z tego niewielkiego zamieszania, wygłoszę kilka ważnych informacji. Pierwsza jest taka, że w ramach warszawskich obchodów stulecia niepodległości Polski została przygotowana warszawska Księga Wolności z przesłaniem dla przyszłych pokoleń i z życzeniami wolnej, otwartej, zamożnej Rzeczpospolitej. Ta księga jest wystawiona w foyer Teatru Studio. Można się do niej dziś wpisać, tak by kolejne pokolenia dowiedziały się, co chcieliśmy im przekazać. Druga informacja ma związek z piknikiem literackim, który się odbędzie na Bulwarze Karskiego, gdzie będzie można zdobyć książki i spotkać laureatów dzisiejszej gali, nagrody naszej. To między 8 a 10 czerwca. I trzecia informacja jest taka, że zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Warszawskiej Nocy Bibliotek. Na pewno w foyer będzie robił to osobiście dr Tomasz Makowski. Tam będzie 77 bibliotek walczyło w takiej grze Znajdź swoją bibliotekę i tam także pojawi się zespół Pablo, Paweł i Ludziki, który dzisiaj nam wszystkim grał i akompaniował. Ja tylko powiem jeszcze, że organizatorem konkursu i tej gali jest Miasto Stołeczne Warszawa, a wyprodukowała ją Stołeczna Estrada. Dziękujemy, gratulujemy, dobranoc. Muszę wrócić. Nasi laureaci nominowani są niesforni. Zapraszamy bliżej, bo nie widać Państwa w świetle. Nie będzie dobrego zdjęcia. Proszę o 3 kroki, każdą z osób. Laureaci 5, nominowani 4, jury 3. I w ten sposób wszyscy znajdziemy się na zdjęciu. Fotografowie, czy wszystko jest w porządku, czy jeszcze? To proszę wstykać, a Państwa zapraszamy do foyer. Tam jest poczęstunek. Dziękujemy jeszcze raz.